Cześć, wnorski barsterdzie, w kolejnym odcinku ze Minecraft. Yeah! Słuchajcie, ostatnio był live'ik dosłownie w weekend, teraz już jest po weekendzie, no nieważne, w każdym razie był live'ik, mega live'ik, który niestety nie pojawi się na tubach. Because music coś tam something po prostu nie, także no sorry, tak wyszło, chciałem go wrzucić naprawdę, bo wojna w ogóle była... przepiękna i no zaraz wam pokażę, o co się w ogóle tam ludzie klepali, osoby, które były na live, wiedzą, osoby, które nie były na live, zaraz się oczywiście dowiedzą. Słuchajcie, tutaj wam pokażę, cóż się kryje w tej mojej zatoczce. Jak najbardziej, proszę bardzo, statek, dokładnie tak, statek, cały statek, który wykonałem, stworzyłem od zera właśnie na live. Zajęło mi to jakieś 2,5 do 3 godzin, licząc troszeczkę też zbieranie mimo wszystko drewna, więc jak najbardziej okej. Tu zaraz wam powiem, bo to osoby nawet z live'a w tym momencie będą się dziwić, co... ale co tutaj jest zrobione? Halo, ale co ty żeś tu robił? Także słuchajcie, najpierw zobaczymy sobie właśnie stateczek. Jest on właśnie stworzony w taki sposób. Jestem z niego dumny. Nie powiem, jestem z niego dumny, ponieważ jakby budowa nie była łatwa. Nigdy nie budowałem statków, więc tym bardziej bałem się, jak w ogóle mi to wszystko tak naprawdę wyjdzie, ale efekt, że tak powiem, końcowy, no spodobał mi się, tak? Podoba mi się, jest ok i no i tyle. I co mam powiedzieć więcej? Jestem z siebie dumny po prostu. I tyle. No i tyle. No i jak ktoś nie widział ewentualnie właśnie, jak budowałem stateczek, no bo nie było go na live'ie, to ewentualnie widzicie właśnie, jak wygląda teraz sam efekt końcowy i możecie ocenić, jak wam się ten statek podoba. Bo mówię, to jest dosłownie, autentycznie pierwszy statek, który zrobiłem na survivalu, tak bez żadnego projektu, bez żadnego tak typowe, nie wiadomo jakiego pomysłu, po prostu siadłem z drewnem, myk, zacząłem robić i wyszedł statek. Także naprawdę fajnie, jestem happy. Tutaj mam oczywiście zejście na dół, gdzie mam jakieś takie dwie skrzyneczki, gdzie możemy sobie coś oczywiście schować, taki podpokład mały. I tu oczywiście, tu mamy też oczywiście rakiety, tak, znaczy rakiety, kuźwa, armaty, no i możemy strzelać akurat strzałami, nie chciałem tutaj ładować żadnych ognistych kul i tak dalej, bo trochę by było to niebezpieczne. No i tutaj oczywiście mamy statek kapitana Tomka i tutaj jest hashtag team, ponieważ Tomek oczywiście walczył o ten statek, ale nie sam, ponieważ cały team, można by powiedzieć, tam się dołączył do tej bitwy tak naprawdę i dzięki temu wszystkiemu faktycznie udało się wygrać. Także jeszcze raz sobie gratuluję, tak jakby, wiecie, bo zapisu live'a nie będzie, więc nie wiadomo, kto wygrał, ale tutaj właśnie wam pokazuję, kto wygrał, kogo jest ten, powiedzmy, statek, więc tutaj mamy, że to jest, że kapitan Tomek, wiecie, o co chodzi. Jest łóżeczko, jakieś tam skrzyneczki, no taka kajuta kapitana mała, nie? Taka, żeby sobie była. No i to jest w zasadzie chyba cały stateczek. Jeszcze możemy sobie przejść tylko na górę. Pokażę wam właśnie, jak wygląda, jak to się nazywa, gniazdo. Tak. Mhm. Takie fajne, nie? Zaraz wam tam pokażę, bo tam coś wam mignęło tam na ekranie. Na pewno coś... No i oczywiście flaga Polski musi być. Coś tam mignęło wam na pewno na ekranie. Zaraz wam zaprezentuję, co to się dzieje, bo ja tutaj... I chwilę siedziałem sobie, że tak powiem, na tym save'ie, tak z nudów ostatnio po prostu miałem tak, nie miałem co pograć i tego, nie miałem na nic ochoty, myślę, sobie włączę Minecrafta i zacząłem budować na singlu, także zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi, co ja tutaj zrobiłem. Przede wszystkim to, co się najbardziej tutaj wam rzuca w oczy, to zresztą sobie z tej strony może pójdziemy, to, że rozbudowałem jeszcze bardziej sam port, ponieważ wiadomo, no ten port to jest chyba jeden, no to jest autentycznie największy projekt tutaj, obręby tej mojej bazy, na pewno, tak? Bo port obejmuje zarówno tamtą bramę, którą wielką budowałem, zarówno ten statek, zarówno te takie elementy, jak i jeszcze w przyszłości różne elementy. Także naprawdę sam port jest gigantyczną budowlą, można powiedzieć szczerze. No, budowano na survivalu, to nie jest nic prostego. Dobra, tutaj mam taką ścieżynkę... tutaj tak obudowane, ogrodzone, takie, żeby wiecie, żeby można było tak sobie tutaj przejść, nie? Jak statek sobie popłynie, zacumować, o i tutaj sobie wejść, są drabinki, tak, że można sobie wejść. Także nie wiem, jak to do końca, jak to, powiedzmy, powinno się nazywać, tak wiecie, w 100%, co to jest, ale na pewno wiecie, o co chodzi, że po prostu jest taki dok, powiedzmy, nie? No i taki, stacja dokująca, no, nazwijmy sobie tak.
także jest zrobione. Jest fajnie, bo dodatkowo ten element, który tutaj był, no szpecił, ta wysepka nic tutaj nie dawała, to faktycznie teraz ma jakąś funkcję i to jest bardzo fajne, to akurat lubię, jak mi się uda coś przerobić. No i oczywiście tutaj z tej strony zrobiłem już właśnie pomost, który też mówiłem, że powstanie, no i postanowiłem sobie właśnie, jak siedziałem, że go zrobię po prostu. Dlatego są tutaj oczywiście zrobione tak z kilku rodzajów drewna, kolorystycznie. No i tak tutaj tak naprawdę do samego końca, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tutaj sobie on jest do samego końca, po prostu na tej wysepce. On ją musiałem troszeczkę oświetlić, bo tutaj wiadomo, no, spawnowały się brzydkie rzeczy. A tutaj fajnie mamy, że tak powiem, widok na całą tutaj bazę. I teraz tak, tutaj mamy też zejścia, zarówno to, jak i to. To jest jeden ciul, którym się tak naprawdę zejdzie, bo to chodzi po prostu, żeby było zejście fajnie. I tutaj, w tym miejscu, niedaleko dosłownie, będzie łódź podwodna, którą będę chciał właśnie stworzyć. Będzie taka, myślę, żółta łódź podwodna, zresztą to już mówiłem na live'ie, że będę chciał coś takiego stworzyć. I ona sobie będzie mniej więcej w tym miejscu, czyli będzie tutaj taka, powiedzmy, takie wyjście, tak? I ona będzie musiała być pod wodą, więc tutaj będę miał tak naprawdę ciężkie zadanie, jeżeli chodzi o budowę. Myślę, że na pewno wejdzie jakieś podki typu Night Vision, Water Breathing i tak dalej, żebym fajnie widział sobie wszystko pod wodą i mógł sobie to budować. Na pewno dużo konkretu będę potrzebował i tym podobnych. Plus jedyny taki w sumie, jeżeli chodzi o konkret, że tak na dobrą sprawę nie muszę go raczej przerabiać na bloki, bo będę budował i tak pod wodą, więc jak postawię jakiś blok pod wodą, to on się od razu zrobi jako konkret. Ale może, żeby sobie nie utrudniać i nie robić nie wiadomo jakiej tam zmian, nie wiadomo czego, to myślę, że nie będę za bardzo kombinował i po prostu sobie przerobię normalnie konkret i będę sobie tutaj po prostu to budował. Nie będę miał też żadnego raczej projektu, po prostu będę chciał zrobić taką... Wiecie jak wygląda kiełbasa, nie? Będzie taka żółta kiełbasa z takim wyjściem, po boku gdzieś będzie na pewno po jednej, po drugiej stronie jakieś tam okienko, no i tyle. Takie ten, nie wiem jeszcze jak detale zrobię w sumie, bo to i tak będzie pod wodą, więc nie chcę z nie wiadomo czego tak naprawdę robić, bo ma być sam kształt, ma być samo coś przypominające łódź podwodną, ale jak już wejdziemy tutaj pod wodę, no to żeby to jakoś faktycznie wyglądało, no to myślę, że coś tutaj faktycznie zrobię, żeby tam wiadomo, żeby ona się jakoś tam świeciła i w ogóle fajnie wyglądała, także taki projekt jest. No a tutaj po drugiej stronie to akurat zejścia nie ma, postanowiłem sobie, że zrobię z jednej strony, ale tutaj jako, że mam też dużo przestrzeni, zrobię sobie rekina, czy to planuję zrobić rekina. I to też będzie coś takiego, że po prostu będzie wystawał, wiadomo, płetwa będzie wystawała, tak, i będzie taki, powiedzmy, rekinek. Nie będę go jakoś, nie wiadomo jak szczegółowo robić, po prostu ma być sam element, który będzie przyozdabiał świat, nie? Nie będę się na nim jakoś, nie wiadomo jak skupiał i robił, nie wiadomo jakiego zarąbistego rekina, bo i tak nie umiem, ale po prostu wiecie, o co chodzi. A tam jest taki pomysł, to też mówiłem na live, żeby był wielki kraken. Dosłownie, żeby tutaj była jakaś taka, wiecie, pseudo-ośmiornica, coś takiego z mackami, bla, bla, bla. Przez co tak naprawdę tam statki muszą wpływać, no bo tutaj kraken broni, że tak powiem, przepłynięcia. No. I żaden statek tutaj nie chce ryzykować, tak? Bo mógłbym robić jakiś most, inne takie, ale zrobimy to troszeczkę bardziej śmiechowo, bardziej tak nietypowo. Szczególnie, że tam już mamy bramę, no to by było bez sensu, tak? Tam jest brama, tam se statek płynie, tam se nawróci, kurde, i se wypłynie. No i elegancko, nie? No. I co jeszcze? Czy coś jeszcze tutaj? Chyba nie. Dobra, to teraz tak, przede wszystkim ja bym chciał się dzisiaj lekko zrelaksować, zresztą już się zrelaksowałem, no bo wam pokazałem po prostu parę rzeczy. Teraz zaraz zajdzie chyba słońce, dokładnie tak. Zanim zajdzie słońce, jeszcze może przejdziemy się szybko tutaj korytarzykiem, ponieważ chciałem wam pokazać, że nic nie zrobiłem. To tak, dokładnie, nic nie zrobiłem, jeżeli chodzi o stajnię, a chciałbym faktycznie zrobić, tylko muszę skontrolować, ile mam drewna, bo jeżeli mam drewno na zrobienie sufitu, to jak najbardziej będę w stanie coś tutaj zdziałać. Nie mam drewna na zdobywanie sufitu, więc nie będę w stanie tego oczywiście zrobić. Tu by się przydało oczywiście troszeczkę szkła, dlatego też zaraz można to ogarnąć. No i tutaj faktycznie właśnie zrobić ten sufit, więc na pewno zaraz sobie polecimy po białe drewno i po szyby, czy tam szkło po prostu, samo szkło w sobie, bo nie mam nawet chyba piasku, więc najpierw muszę w ogóle jeszcze piasek wydobyć, ale wiecie, no. Czyterska łopata w dłoń i wykopujemy, i potem troszeczkę oczywiście siekierką również, także najpierw się tylko przekimamy, żeby był oczywiście dzionek, żeby się fajnie wszystko budowało, pracowało, zbierało i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie normalnie idę zaraz
pracować, tak, dokładnie. Dobra, let's go. Bierzemy sobie, jeszcze ja tylko sobie tak skontroluję. No. A ziemniaki sobie wezmę. No i to tyle, co sobie chciałem wziąć. Nie, chciałem chyba skontrolować, czy mam jeszcze jakieś białe drewno, ale wydaje mi się, że białego drewna wziąłem wszystko, co tam mniej więcej miałem, więc na pewno jego nie mam. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy najpierw tak. Pójdziemy sobie najpierw troszeczkę tego piasku zebrać, żeby było szkło. Dosłownie troszeczkę, ja tego nie potrzebuję, nie wiadomo ile, ale sobie damy po prostu, żeby się przepalało, tak? Dobra, 42 powinno styknąć, bo tam jest tylko parę okienek, tak? Tam w tej stanie nic takiego ciekawego, nie wiadomo co nie ma. Więc sobie tutaj elegancko rzucimy to do przepalarki. O, przepalarkę mam tam, już zapomniałem, kurde, już przyzwyczajony, że tutaj. I tutaj, dobra, Boże, to było z góry, tak? Tak, i się przepala, no i elegancko, dobra, to się będzie przepalać, a my za ten czas sobie polecimy oczywiście zebrać troszeczkę białego drewna. Nie wiem, ile tam go będę potrzebował, nam z pół staka do staka, jakbym białego drewna zebrał, to wydaje mi się, że raczej mi, no może nie starczy na cały dach i tak dalej, ale myślę, że starczyłby tak na jej część, o tak, no dokładnie. Także tutaj troszeczkę sobie pościnamy tych drzewek, nie chcę właśnie tak tutaj za bardzo ścinać z jednej strony, no bo będzie tu pusto, zawsze z drugiej strony wiadomo, mogę tutaj sobie zasadzić te drzewka na dowo, więc ja jestem totalnie dziwny z tym, że nie chcę tutaj tak naprawdę tych drzew, z tych drzew korzystać, skoro mam je pod nosem tak naprawdę, ale jednak jakoś mam coś takiego, że potem mi się, nie wiem, może nie będzie chciał zasadać czy coś, a tutaj zresztą mam dużo też białych drzewek, które zostawiłem, już mam pół staka, także na spokojnie, myślę, że nawet ponad stak sobie będziemy mogli zebrać i będę mógł sobie jeszcze tam zrobić oczywiście daszek, tak, daszek. Wybaczcie, że gadam trochę w ogóle przez nos, tak teraz czuję, bo jednak gdzieś ostatnio dużo takich, wiecie, nawiewów, klimatyzacji i tym podobnych człowiek doświadcza, no bo wiadomo, bo jest gorąco, no to wiadomo, co chwilę jakieś tam dybuchawy i inne takie trzeba załączyć, nawet w pokoju przecież często załączam, bo po prostu nie idzie usiedzieć, jak jest tak gorąco. No ostatnio akurat teraz były takie chłodniejsze nawet dni, to nawet fajnie było w sumie, bo aż tak duszno nie było, aż tak parno. No, wiecie, o co chodzi. nie pamiętam dokładnie tego słowa, nie będę się tutaj próbował wysłowić, bo nie pamiętam, nieważne, to nie ma znaczenia, zbieram drewno, bo to jest to, co ja potrzebuję teraz zrobić i zrobimy sobie, myślę, właśnie jeszcze daszek. Myślę, że jakoś tam on sobie wyjdzie i dzięki temu, myk, będę w stanie oczywiście zdziałać sobie coś więcej. No bo jak już będę miał w stanie gotową, to wiadomo, przenosimy tam zwierzątka, też będę mógł je tam gdzieś tam rozmnażać sobie, mieć je w jednym miejscu, tak wiem, że nie zginą czy coś. I ewentualnie zawsze będzie można zrobić mini wyprawę, zresztą nawet po, no nie wiem, po konie. Tak na dobrą sprawę, bo tak o, konia wystarczyłoby, żebym miał po prostu udomowionego, tak, i no musiałbym, że tak powiem, na pieszo albo na tym koniu po prostu przyjechać z powrotem do swojej bazy, chyba że byłoby to tak daleko, że musiałbym użyć portalu, co też miałoby swoje plusy, minusy, wiadomo, no bo jednak musiałbym, wiecie, no nie wiem, na koniu bym był, tak, więc jakby wjechałbym do portalu, wydaje mi się, że nie powinno być problemu, ale nie pamiętam, czy konie czasami się nie potrafią zbugować w portalu i po prostu, czy on mi nie zginie po prostu przypadkowo. Ej, już mam ponad dwa staki, kurde, dobra, to jeszcze to jedno drzewko, fajnie, że zasadzone tutaj były, jednak przydało się, jak to w przeszłości tutaj zasadzałem sobie, no i elegancko, dobra, to sobie tak tylko gdzieniegdzie, jak już tak minę sadzonkę, to niech sobie ją tak tutaj zasadzę, żeby sobie tutaj, wiadomo, zawsze parę drzewek urosło. Tak, wiecie, tak już podczas powrotu, nie? A tutaj jest, a tu sobie jedno, a tu sobie jedno walne, wiesz, o co chodzi, o. I potem to sobie wyrośnie i będę miał znowu drzewka. Magic. Po prostu magic. Dobra, let's go. Zrobimy sobie oczywiście z tego wooden planki, kurde. Bo ja i tak nie potrzebuję tego do niczego innego. I z tego oczywiście jeszcze będę musiał zrobić sobie schodki, więc już teraz nawet sobie, czekajcie, stairs. Boże, nie te. A nie mam z białych tych? Ty, Minecrafty. Dobra, nie, to sobie zrobię z tego. Myk. Dobra, masz stairs. Teraz mogę? Stairs. Nie ma? Chyba, że tu. Aha, bo w ten sposób, dobra. A bo to się zmienia. Czekaj, muszę czekać aż. A, okej. Okay. Dobra.
Wydaje mi się, że starczy, nie wiem czemu aż całe drewno przerobiłem na te schodki, ale i tak będę potrzebował. Mało tych schodków w sumie, tyle drewna, tak mało schodków, kurde. Czekaj, może jeszcze mam jakieś tutaj drewno, nie? A, są półpłytki, to nie, to nie, to nie. No szału nie ma, powiem. Zawsze tam parę desek wezmę. Nie wiem, czy dżaj, białe płotki będę używał, czy jakie płotki będę używał, nie wiem. Tutaj nie mam schodków akurat białych, szkoda. Białych płotków nie, chociaż białe płotki, jak już tam białe drewno, to można i białe płotki użyć. 22, to jeszcze by się trochę zrobiło, tylko tu by się wykorzystało na przykład ołkowe drewno, żeby wiadomo nie używać nic innego do patyczków, nie? O, to jeszcze zrobimy sobie tam, nie? Zrobię sobie tam trochę tych płotków, cyk, cyk. Albo sobie nie zrobię, bo tu nie mam drewna, dobra. Ja autentycznie całe drewno przerobiłem na ten, na schody. O nie, to nie jest dobre. Dobra, będzie trzeba zaraz jeszcze troszeczkę tutaj drzewek pościnać. Wydawało mi się, że jak będę miał dwa staki, to będzie ła, będzie tyle i w ogóle. Nie, to wcale nie jest dużo. Dobra, to sobie przerobimy tutaj też na schodki. Tu sobie przerobimy tylko na płotki. Niech będzie to. O, dobra, żeby troszeczkę więcej płotków było, nie? Tu jeszcze potrzebowałbym zrobić oczywiście drzewiczki. To się robiło chyba w ten sposób. Tak, dokładnie. Więc potrzebuję oczywiście 4 sztuk. O ile się nie przeliczyłem. Tak, 4 sztuki chyba, no bo tutaj potrzebuję, no wiecie o co chodzi. To zróbmy sobie najpierw tutaj wszystko. Czekaj, będzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Myk, myk. I tutaj, żeby było po 2. Bo wtedy będzie mi łatwiej tutaj manewrować. No wiecie, świnie, krowy i wszystko będziemy mogli normalnie chodzić. Dobra, i tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Myk, myk. Przynajmniej będzie, wiecie, symetria, kurde, będzie, rozumiesz? No. Dobra. I tutaj będzie trzeba inaczej zrobić w sumie, bo tutaj wejście będzie musiało być właśnie chyba tutaj, a nie z tej strony. Za schodami teoretycznie też bym mógł coś tam... wejście mieć. Czekaj, czekaj. No nie, bo jak tu dam te, to nie będzie może. Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tutaj. Mhm. No i do końca niech będzie. Dobra, trudno się mówi tam. A, nie, czekaj, to ja potrzebuję 8, bo ja po 2, no bo tak, bo liczyłem, że 4 pomieszczenia, ale w sumie po 2 te, no to 8 potrzebuję. Moment, no tutaj te schody tak mi trochę z jednej strony burzą tutaj wszystko, ale się tam nie będę przejmował. Czekaj, bo potrzebuję więcej tego. Dobra, no to trzeba po drzewka trzeba. Dobrze, tu mam trochę białych drzewek, zawsze wiecie, zawsze trochę patycków, zawsze trochę desecek. Tylko właśnie tutaj mało tego jest, bo tu więcej zwykłych drzew mam zasadzonych niż bridgewoodów. No ale trzeba sobie jakoś radzić, nie? Trzeba sobie jakoś radzić, trzeba to zbierać, żeby było więcej drewna. Dobrze, dobrze, tu sobie zbierzemy. 24, no będzie z pół staka gdzieś, nie? Także jest okej. A, bo jeszcze jedno może drzewko. A, jeszcze tutaj mamy, o, czemu nie? O, a tu se zbiorę, A jeszcze to se zbiorę, bo tak zauważyłem. Takie samotne, to już nie będzie samotne, będzie ścięte. O, ha. Dobra. No i 44, git. No to z tego sobie robimy deseczki. Tutaj czekajcie, krówki, świnki, będziecie mieli normalnie nowy dom tam. Wiem, że szału nie ma, ale lepsze to niż taka zagroda, nie? No, także... dobrze, to zróbmy sobie jeszcze tutaj 4 w sumie, więc potrzebuję więcej patycków. Myk. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Myk. No i elegancko. To sobie tutaj zrobimy, bo tu będzie tak wejście, a tutaj będzie tak wejście. O. No i elegancko. To tutaj sobie damy pochodnie, tu sobie damy pochodnie, piknie. Dobra, to jeszcze ja bym sobie szkło ogarnął, bo i tak zaraz słoneczko zajdzie, więc jak sobie weźmiemy to szkło, jeszcze się przekimam, będzie dzionek i jeszcze sobie zrobimy troszeczkę oczywiście daszku. Jak będzie zrobiona stajnia, to będę mógł sobie kminić dalej. Dobra, szkło mamy, eleganczko. Ziemniaki gdzie są? Halo? Tu są, dobrze. Am nam nam. Bo co chwilę moja postać jest głodna, moja postać jest strasznym żarłokiem ogólnie i...
i lubi sobie jeść ziemniaczki, nie? Dobra, słońce sobie zachodzi, macie chwilkę, możecie zostawić łapkę w górę, możecie napisać komentarz, nie wiem, typu fajnie budujesz, albo coś no, staram się, no staram się. Mimo wszystko na Survivalu się jedzie, to nie jest takie łatwe, ale mam mega, mega satysfakcję, jak później patrzę na ten świat, ile tutaj rzeczy zostało wybudowanych, ile godzin już tu poświęciłem, nie mam pojęcia, ale no... Było trochę roboty i będzie jeszcze więcej roboty tak naprawdę. Ja nie poprzestanę tak łatwo. No halo, już jest noc. No już jest noc. No już jest prawie noc, no. O, dobra. Także ja nie poprzestanę tak na tych paru budowlach, ponieważ mam jeszcze właśnie kilka planów, których nawet wam, powiedzmy, powiedziałem na odcinku tak naprawdę, które będę chciał stworzyć. I to nie jest takie hop-siup, to nie jest coś, co stworzę w tydzień, dwa czy coś, bo... Wiecie, no mam też dużo innych serii, mam też drugi kanał, który też prężnie się rozwija i staram się jak tylko mogę zresztą. A właśnie, to tak mogę wam powiedzieć przy okazji, to już o takiej minucie to mało kto ogląda, ale jakby ktoś jeszcze oglądał czy coś, to polecam wbić na główny kanał, ponieważ tam cisnę do 600 tysięcy, także naprawdę, naprawdę fajnie jakbyście się też, że tak powiem, przycinili się do tego. Jeżeli ktoś faktycznie nie subskrybuje główny kanał, a lubi też inne gry niż sam Minecraft, ponieważ tam też gram w różne, naprawdę różne gierki i to niekoniecznie jakieś super poważne, bo mimo wszystko ja jestem taką osobą, która nie lubi się, że tak powiem, może nie nudzić w grach, bo to bym źle nazwał, ale po prostu lubię gry, które są takie bardziej nietypowe, tak? A nie takie, w które grają wszyscy. Dlatego po prostu takie sobie nagrywam nawet właśnie na kanale głównym. Dobra, tu sobie oczywiście polecimy normalnie, bo ja nie chcę robić nie wiadomo jakiego skomplikowanego daszku. Po prostu będzie najzwyklejszy daszek, lekko, pod skosem, tak? I po prostu będzie zakryty i to będzie cały daszek. Jestem w szoku, że mi zabrakło w ogóle szkła, bo wydawało mi się, że 40 parę, no to akurat tu styknie, ale... Ale jednak tutaj tych luk jest, właśnie. Tu będzie trzeba inaczej zrobić, bo tu jest to wejście, tak. Dobra, to zróbmy tutaj normalnie po prostu jeszcze więcej desek. Myk. O, i tutaj normalnie bierzemy sobie schodki. Cyk, i tutaj mi. O kurde, no szybciej. Kurde, szybciej bym to zrobił, jakbym się bardziej skupił, ale. Kurde, czemu mi to nie chce wyjść? Klikam i patrz, no i nie chcę stawić. No czemu nie chcesz postawić bloku? Zły kąt, po prostu zły kąt. No dobra, i tu będzie trzeba zrobić teraz tak. Myk. Tu trzeba rozwalić. I lecimy tutaj. Cyk. Tutaj bardzo dużo drewna idzie na sam dach. Strasznie dużo drewna, no nic na to nie poradzę. Tak, no to nieźle, to nieźle, żebym zrobił normalnie. Czekaj, se wlecę. Ho! Dobra, ląduj! Pięknie. Dobrze. To teraz nie spadaj, proszę cię. Bo tutaj pomyliłem się o jedną kratkę po prostu i za daleko poleciałem. Okej, dobra. I to możemy znowu robić tak i myk, bo tu jeszcze będzie jeden taki, myślę, skosik właśnie. Nie wiem, czy jeszcze kolejny będę robił, chociaż... Można by. A zobaczymy, bo i tak mi zaraz desek zabraknie, to i tak sobie nie pokminie więcej. Dokładnie. Może już skończyć, a ile tu jest skosów wtedy? 3? 4? Jakoś tak. Myślę, że będzie okej. Tu będzie można po prostu lecieć sobie normalnie w środek. Tu sobie na razie zrobimy tak. Może tutaj po prostu walnę jedną wielką szybę, żeby więcej światła tutaj było. To jest dobry pomysł w sumie, bo mniej pochodni, a będzie i tak światło, nie? Tak dachu nikt nie widzi. Dobra, no to teraz bierzemy sobie szkodki. I lecimy sobie normalnie po kolei. Myk. Oj, tak, znowu będę miał problem. Myk. Może tak bardziej, jakby to... Nie, bo tak to wtedy pójdzie mi taki schodek. To ja nie chcę takiego schodka, tylko ja chcę taki schodek. Dobra, muszę tak
Tak, strzałka, klik. Bo tak będzie mi łatwiej po prostu, bo jakby dalej. Ale oczopląsu zaraz dostanę od tych schodków normalnie. Mik. No szkurde, czemu spadam z tego schodka, no? Denerwuje mnie, jak czasami takiej płynności brakuje po prostu w budowaniu, nie? Niby się skupiam, niby kurde wytężam normalnie wszystkie komórki mózgowe odpowiadające za, nie wiem, koordynację ruchową, a i tak kurde nie wychodzi. O, dobra, tak mogę lecieć. Dobra, tylko nie spadnij. Teraz łatwiej, to mi się podoba. To jest dobre, to jest bardzo dobre, tak powinno się budować w Minecraft. Dokładnie. Ja mam więcej tych schodów, ale to fajnie, bo myślałem, że schodów mi braknie bez kitu. Ale jednak nie. Dobra, wiecie co, tu jeszcze można by tu zrobić takiego myka małego i zrobić jeszcze jeden poziom tutaj, bo mam i tak schodków, to sobie zrobię. O. Czemu nie? No jeszcze ten jeden poziom mi styknie akurat, a mniej desek tutaj może zużyję później, no nie wiem, w sumie za dużej różnicy tu nie będzie, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj i jeszcze tutaj. I jeszcze mi zostało dwa staki. Bez ski tutaj jeszcze będę jeden poziom w stanie zrobić. Ty, to ja może zrobię jednak faktycznie do końca. Moment. Ja tak, to rozwalę. To rozwalę. Dobra, i teraz tu by trzeba było tylko zrobić kolejny poziom, a już go nie zrobię, no bo nie mam niestety na tyle drewna. Ale mam schodki. Także zaraz się ogarnię. Czekaj, bo tu trzeba jeszcze po drewno podlecieć. Tak jeszcze, myślę, pół staka. Czekaj, gdzie jest jakaś... Nik. Tam są te. Tam są wierzby, sosny, żbiki, muchomorki i inne takie, także... Ogólnie co wam chcę też dodatkowo jeszcze powiedzieć dla osób, które oglądają do tej minuty, he. Żeby nie było, że wszystko mówię na samym początku odcinka. Nie. Najciekawsze rzeczy są w połowie i na końcu, także pamiętajcie. Co wam chciałem powiedzieć, że dzisiaj w ogóle miał być odcinek z Master Builders, ale po prostu wbiłem, no bo nagrywam rano, no i wiadomo, teraz większość z was jest, jak to nagrywam, na przykład właśnie gdzieś tam w szkole, w pracy, no gdziekolwiek, tak? Więc wiadomo, że nikogo na serwerach za bardzo nie będzie, dlatego po prostu dałem sobie na razie spokój z Master Builders i zagram sobie po prostu, jak będzie gdzieś taka godzina już bardziej popołudniowa, a tymczasem zajmę się po prostu nagrywkami tymi, które jestem w stanie zrobić, powiedzmy, solo, bez jakichś tam problemów, tak? Czyli właśnie mapki, single, Aqua na pewno też jeszcze z Akiri nagramy, także tam się nie przejmujcie, naprawdę fajnie przyjmujcie tą serię, dlatego nie możecie się martwić, że nie wiem, że nagle nie nagramy odcinka czy coś, bo naprawdę staramy się jak możemy po prostu, żeby te odcinki były non-topper, także się naprawdę o to nie martwcie, że tam odcinka nie będzie. Co środę i co sobotę normalnie odcineczki są, także się naprawdę o to nie martwcie, myk. Dobra, i teraz bierzemy znowu schodki i lecimy sobie jeszcze jeden tutaj poziom. To ja jeszcze takiego jednego wielkiego skosa zrobię w sumie, bo to i tak miał tak wyglądać, miał ten sufit, znaczy ten dach. Także i tak zrobię w końcu to, co miałem zrobić, także nieźle. Dobra, moment. Ile tu? Dwa staki desek. Dobra, to powinno mi starczyć, bo to już jest takie zwężenie, że tutaj na jeden ten idzie tak gdzieś max stack, nie? Chyba. Myk. No, coś nie pykło. Cyk. No, takie tu już pół staka i to spoko, to ja zrobię cały daszek już, kurde, bo już myślałem, że się nie wyrobię. Ale pół godziny odcinka bez kitu, no. No, single zawsze jednak był taki, że te odcinki były takie dosyć długie, jakby nie patrzeć, także to wiecie o co chodzi, nie? Myk. Teraz się postaramy też za Kiri, żeby ten odcinek z Aqua był, no może troszeczkę dłuższy, ponieważ będzie parę rzeczy do zrobienia, na pewno będziemy chcieli pójść po skarb, który udało się wczoraj na live'iku u Akiri ogarnąć, w sensie gdzie on jest tak naprawdę, także fajnie, dużo też struktur podwodnych znaleźliśmy i tym podobnych, ale niestety za bardzo eksplorować sobie na razie ich nie możemy, ponieważ oddychanie pod wodą w tej najnowszym snapshocie jest bardzo, bardzo, bardzo trudne.
dlatego po prostu na razie sobie to odpuściliśmy, ale jak będziemy mieć, wiadomo, jakieś tam pufferfisze i tak dalej, się zrobi podki na oddychanie pod wodą i elegancko będziemy mogli sobie eksplorować. Bez kitu udało mi się zrobić cały sufit, znaczy cały dach. I jeszcze mi zostało desek, kurde. Patrz, normalnie. Dla chcącego nic trudnego, że tak powiem, nie? Dobra, to teraz sobie zejdziemy tutaj. Jak ten daszek wygląda w ogóle z dołu? Wygląda tak, jak ma wyglądać, po prostu bez szału. Jest daszek, jest i tyle. I on nie miał być jakiś super epicki, w ogóle nie wiadomo co. To po prostu ma być zwykła budowla, która ma po prostu tutaj, mają być zwierzaczki. To jest wszystko, co ta budowla ma sobą, że tak powiem, reprezentować. To jeszcze sobie możemy zrobić oczywiście wejście. Jako, że mam tutaj jeszcze troszeczkę tych płotków, to ja bym sobie tak tutaj ogarnął coś takiego na przykład, tutaj coś takiego, bo nawet na koniu będę w stanie teoretycznie wjechać, mi się wydaje. Ewentualnie zamiast płotka damy tutaj tak i damy tutaj o, a niech sobie będzie tak. Dobra, i tutaj by mogła być właśnie bramka, żeby sobie wiadomo, o, żeby tak sobie było tu zabezpieczone. No i w sumie tyle. I to jest tyle, co chciałem zrobić na odcinku i w ogóle zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić na odcinku. Pokazałem wam, co było na lewiku, no bo zapisu niestety po prostu nie będzie. No i udało mi się dokończyć praktycznie w 100% tutaj tą budowlę. Bo jedynie, co jeszcze potrzebuję, no to oczywiście wiadomo, szkła dobudować troszeczkę. Ale to już jest mały szczególik, którym się nie będę dzisiaj po prostu zajmował i się nie będę nim przejmował. Dobra, słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że się wam podobał i zostawicie masę łapeczek oczywiście w górę. Oczekujcie na pewno jutro na odcinek Master Builders i oczywiście w środę na odcineczek z Minecraft Aqua, który będziemy nagrywać również, myślę, dzisiaj z Akiri. Zobaczymy, co tam się dzieje w tym miejscu, gdzie jest, kurde, skarb. No i no, myślę, że będzie fajnie po prostu. Macie na to czekać, także to tyle. Ja się zamykam, uciekam do domu, bo jest noc, kurde, boję się, muszę się przekimać i widzimy się w następnych odcinkach codziennie o 13:30, normalnie, standardowo, jak co dzień, tak, na tym kanale. Trzymajcie się, do następnego razu. Hej, hej!